Zastanawiam się, czy od zdrady można się uzależnić. Uważam, że to, czy zdradzamy, czy nie, jest naszym świadomym wyborem. Ciekawa jestem, co na ten temat powie Janusz Leon Wiśniewski. Chemik, pisarz, według którego zauroczenie i zdrada są naturalnym wynikiem procesów chemicznych. Jak to możliwe, że się zdradzamy? Monogamia nie służy ludzkości. Istnieje ogromny przerost podaży spermy nad popytem. Przepraszam za tak mocne określenie, ale tak dokładnie jest. Dlatego, że mężczyzna w ciągu jednej tylko ejakulacji mógłby spowodować poczęcie ilości ludzi, która odpowiada ilości mieszkańców Szwajcarii. Natomiast kobieta w ciągu swojego życia, nawet gdyby zaczęła w wieku 16 lat, a skończyła w wieku 45, kiedy zaczyna się jej menopauza, jest w stanie dostarczyć na ten świat maksymalnie 20 dzieci. A co z tą chemią? Wszyscy mówimy o chemii, że ona jest, że ją się czuje. A co to jest właściwie ta chemia? Tańczy pani z kimś, który panią przytula w tańcu. I potem całuje pani ucho, a potem dmucha w pani włosy. Czuje pani rodzaj przyciągania do tej osoby. W pani mózgu pojawia się pierwsza, absolutnie bardzo prosta substancja. Nazywa się fenyloetyloamina. I ta fenyloetyloamina zaraz po tym tańcu i po tym pocałunku pani ucha u tego pana się podwyższyła. U pani się podwyższył z jakichś powodów. Fenyloetyloamina należy do grupy śladowych amin. A śladowe aminy to jest nic innego, tylko amfetaminy. U osób zakochanych, które deklarują, że są w apogeum tego zakochania, tej bliskości, poziom stężenia fenyloetyloaminy jest 1500% większy niż u osób, które nie są zakochane. Czy jesteśmy na haju? Miłość i heroina to są dwa bardzo podobne uzależnienia. Co powoduje heroina? Oprócz różnych emocji, niewiarygodnych, zachwycających, tak. Ilość aktów seksualnych po roku od zawarcia ślubu spada o 50%. Ale to jest jaki procent ludzi? To nie jest, to połowa, no to wszystkich, połowa par. Naprawdę? No ja nie wiem, pani musi mieć wyjątkowe szczęście, jeśli pani ma takie zadziwienie. Przyzwyczajamy się. Habituujemy się. W związku z tym spada ten poziom tych wszystkich substancji, tych wszystkich narkotycznych, tych wszystkich endorfin. Jest wielu ludzi, których wszystko to spada i wcale nie zdradzają swoich partnerów. No właśnie. Natomiast jest wielu ludzi, którzy nie chcą się z tym pogodzić. Mhm. Tylko problem polega na tym, że oni nie mogą przy tej partnerce, a ona przy tym partnerze wytworzyć tych substancji swoich mózgów. Nie da się jakoś sztucznie tego... Nie. Naprawdę jest to niemożliwe? Zmieniając może jakieś przyzwyczajenia, seks, otwierając się? Oczywiście, że nad tym można też popracować, ale generalnie to jest proces nieunikniony.